Będziemy stukać. Raz podłogę, raz ręce. Stop. Na razie pokazuję. Zgoda? Na razie pokazuję. Raz podłogę, raz ręce. Raz podłogę, raz ręce. Zgoda? Wszyscy kładą rączki na dywan. Wszyscy mają rączki na dywanie? Dobrze. Uwaga, jak powiem 3-4, to stukamy. Raz podłogę, raz w ręce. Jak oni się nazywają. Usiądźcie w zamian do kochań. Wszystko.
Na kokardkę, nóżki na kokardkę. Tutaj kończymy. Chodź, Franek. Chodź tutaj teraz. O, słuchajcie, mam w torbie dla was ciekawe zagadki, ale musicie odgadnąć, co to za zwierzątka. Ale bądźcie bardzo czujni, bo będą też zwierzątka, które nie mieszkają wcale w dżungli, tylko na wiejskim podwórku. Losuję pierwszą zagadkę. A, ja już wiem. Zapraszam do siebie Natalkę. Chodź, Natalko. Zobaczysz, co to za zwierzątko. Lowa. Zobaczysz. Co to za zwierzątko? Lowa. Ryszak z synowinka. Lowa. Świetnie. Co powiedziała Natalka? Czy na wsi? Na wsi! Na wsi, brawo! Uwaga, losuję kolejną zagadkę. Zapraszam Tomka. Tomek, chodź, powiesz mi, co to za zwierzątko. Chodź. Uwaga. Kapisz jak sylabinka? Świetnie. Czy lew mieszka w dżungli, czy na wsi? Świetnie, mieszka w dżungli. Dziękuję, Tomek. Uwaga, losuję kolejną zagadkę. Zapraszam Kubusia. Kubuś, co to za zwierzątko? Świnka. A powiedz mi, jak sylabinka powiedziała? Świetnie. A gdzie mieszka świnka? Na wsi czy w dżungli? Świetnie. Dziękuję bardzo. Uwaga, czarny kolejny. Zapraszam Franka. O, zobaczysz. Co to za zwierzątko? Małpa. Powiedz, jak sylabinka? Małpka. A gdzie mieszka małpka? Na wsi czy w dżungli? Świetnie. Położysz? Dziękuję. Uwaga. Losuję kolejne. Zapraszam Marysię. O, zobaczysz. Czy to jest lew? To jest, wiesz, co to jest? Tak. Powiesz, jak sylabinka? Tygrys. Gdzie mieszka tygrys? Na wsi czy w dżungli? Świetnie. Położysz? Dziękuję. Uwaga. Mam kolejne zwierzątko. Zapraszam Mateuszka. Chodź, powiesz mi, Mateusz, co tutaj jest? Mati, co to za zwierzątko? Wóz. Powiesz, jak sylabinka? Spróbujemy. Wąż. Tak? Gdzie mieszka wąż, Mateuszku? Na wsi czy w dżungli? Położysz? Dobra, dziękuję. Słuchajcie, poznaliście moich przyjaciół. Jeszcze ja nie wiem. Świetnie wam się udało. Jeszcze ja nie wiem. Będą różne zadania. Jeszcze ja nie. Każdy będzie mógł potem być. Słuchajcie, teraz zaproszę was na wyprawę do prawdziwej dżungli. Ale żeby tam się dostać, musimy przejść po kamieniach. Musicie uważać, aby nie wpaść do rzeki. Łapiemy się za rączki, stajemy. Chodźcie za mną. Uwaga, łapiemy się za rączki, idziemy razem z Ambo samo do dżungli. Przepraszam, powolutku wyruszamy. Idziemy ciekawe, gdzie ten Ambo samo nas zaprowadzi. Ja jestem bardzo ciekawa. Puszczamy się i każdy przechodzi przez kamienie. Tylko uważajcie, żeby nie wpaść do rzeki. O. Uwaga. Ja już przeszłam. To jest teraz trudne. Wam pomogę. No. I czekajcie tutaj ze mną.
już się możemy puścić, Mateuszku, już musisz iść tutaj sam przez kamienie. Przychodźcie no. Dalej, przychodźcie dalej. Płyniemy. No to daj rękę, pomogę ci troszkę. O, znaleźliśmy skarb. Skarb znaleźliście? Tak. Och, nie, ja nie wiem, czy to ten skarb teraz mamy znaleźć. Tutaj. Zaraz tutaj, zobaczymy. Brawo, Jasiu, ale szybko idziesz po tych kamieniach. Brawo. Sara. Uwaga. Chyba nam się uda, słuchajcie, idziemy. Czy wy widzicie tutaj jakieś zwierzątka? Żółte, brązowe kropki? Banany. Też są banany, ale chodźcie tutaj, coś wam pokażę. Chodźcie, chodźcie tutaj do mnie. Czy widzicie tutaj takie zwierzątka? Żyrafy. Są żyrafy. Chodźcie, zapraszam was tutaj na zielony dywan. Siadamy sobie tutaj. Chyba z nimi zaraz sobie porozmawiamy. Chcecie? Zobaczcie, a wiecie, że te żyrafki jakoś się nazywają? Chyba zaraz zobaczymy jak. Tylko pani ambasada, jakby pan Mateusz mógł pomóc, żeby wszystkie dzieci na pewno mnie widziały. Uwaga, zobaczcie. Ta żyrafka nazywa się... Na pewno... Ciekawe, jak ta żyrafka się nazywa. Wy już wiecie? Tutaj ta żyrafka nazywa się i, to prawda. Teraz idę do trzeciej żyrafki. A wy znacie po prostu wszystkie żyrafki, które są u nas w sali. Ale wiecie co, one chcą mi coś powiedzieć, a ja po prostu w ogóle ich nie rozumiem. Myślicie, że Ambo Sambo je zrozumie? Chyba jest ich przyjacielem, to może zrozumie. Spróbujemy. Oni powiedziały, że są bardzo głodne. Czy pomożecie nakarmić żyrafki? Tak. Pomożemy nakarmić? Tak. Dobrze, ale wiecie co? Bo te nasze żyrafki, to one jedzą takie specjalne liście. Wiecie? Ja zaraz wam wszystko pokażę. Na razie rozstawię tutaj nasze tacki, proszę Ambo, przy każdej żyrafce, bo zarówno żyrafka O, jak i żyrafka I, jak i żyrafka O, on są głodne. I zobaczcie, żyrafka O, żyrafce O smakują listki, które nazywają się tylko O. Wiecie, ona tylko je listki, które nazywają się O. A ta żyrafka, jakie je listki? I, tak. A tamta żyrafka, jakie je listki? Brawo. Zobaczcie, nasze listki nazywają się właśnie tak. Ten listek jak się nazywa? Brawo. Ten listek jak się nazywa? Nie. Zobaczcie dobrze. Brawo. I jeszcze jeden listek nam został, rodzaj listek. Jaki? Jaki? No właśnie, jaki? Tak, brawo. A czy pamiętacie, że nasze listki, one muszą stać na zielonej trawce? Pamiętacie? Jak będziemy karmić żyrafki, to musicie pamiętać, że nasze listki muszą zawsze stać na zielonej trawce. Zgadza się? To w takim razie zapraszam do siebie Jasia, Mateusza i Marysię, proszę, losujecie sobie listek i karmicie żyrafki. Jaki masz listek? Proszę bardzo, gdzie postawisz? Ja się pamiętam, że na zielonej trawce. Brawo! Właśnie tak, nakarmiłeś żyrafkę. Brawo! Brawo, Mateusz, właśnie tak. To teraz zapraszam do siebie Sarę, Kubusia i Wiktorka. Losujecie listki. Trochę Wiktor, to losowałeś listek. Brawo, Sara, gdzie będzie? Brawo, gdzie, która żyrafka będzie jadła taki listek? Właśnie ta, tak. To postaw jej tutaj, ona sobie zaraz na pewno go sięgnie. Kubusiu, a ty gdzie miałeś, jaki miałeś listek? Brawo. Teraz zapraszam Ignasia, Tomka i Natalkę. Losujecie. O. Brawo. I ty też masz o? Ta żyrafka będzie bardzo najedzona, a resztę?
Brawo! Wszystkie są na zielonej trawce. Brawo! Jeszcze Franciszka zapraszam. Tak. Franciszek, jaki listek? Jak się nazywa ten listek? Brawo! Gdzie będzie? Która żyrafka będzie jadła? Właśnie tak, brawo! Czy myślicie, że nasze żyrafki są już najedzone? Tak? No to słuchajcie, to zapraszam Was do następnego zwierzątka, który mieszka w naszej dżungli. Chcecie iść? Chcecie iść z nami? Zgoda, ale żeby się tam... Boże, ale żeby się tam dostać... Słuchajcie, musimy wstać. Musimy wstać. I musimy mo... Chodźcie, chodźcie, zrobimy sobie koło. Podajmy sobie ręki i zróbmy duże koło. Uwaga, stop! Zrobiliśmy już koło, dziękuję. Uwaga, zobaczcie w górę, co tam wisi? Liany tam wiszą, tak. I żeby dostać się do następnego zwierzątka, musimy w te liany mocno dmuchać, żeby sobie odsłonić drogę, jak mamy iść. Zgoda? A pamiętacie, jak trzeba wydmuchać? Trzeba wciągać powietrze noskiem i dmuchać mocno. Widzicie? Jeszcze raz próbujemy. Wciągamy powietrze noskiem. Czy widzicie już jakieś zwierzątko? Tak! Małpkę widzimy! Na pewno małpkę widzicie? Tak! Gdzie ona jest? Tam! Jest tam! To zapraszam, idziemy! Chodźcie wszyscy! Co było? Uwaga, siadamy! Nie! Siadamy, siadamy, żeby wszyscy widzieli. Chodź, 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 wszyscy! Serkam. Wszyscy muszą usiąść tam, żeby widzieć. Do tyłu. Wszyscy do tyłu, bo nie będziecie widzieli, słuchajcie, co tutaj się będzie działo z tą małpką. Franek, do tyłu. Chodź. O, później naprawimy, nic się nie stało. O, wskoczyłam tutaj, małpka prawie. Słuchajcie, ta małpka znowu chce mi coś powiedzieć, ale ja jej nie rozumiem. Kto ją może zrozumieć? Ja. Ty możesz ją zrozumieć? To chodź, spróbujesz. Zaczekaj. Spróbujesz, Mateusz? Chyba może Ambo Sambo spróbuje, co? Tak. Zgoda. To niech Ambo Sambo idzie porozmawiać z tą małpką. Już wiem. Ona jest smutna, bo zbierała banany i wszystkie jej spadły, a chciała je mieć na kolację. I teraz nie wie, ile ich pozbierała. Czy pomożecie jej policzyć, ile ma bananów i jej podać? Tak. Super. Słuchajcie, to co możemy zrobić? Zobaczcie, te banany są takie rozsypane. Żeby je policzyć, to co musimy zrobić? Kto bardzo lubi banany? Ja. Ale co trzeba? Dobrze. Ale co trzeba? Dobrze. Ale co trzeba zrobić, żeby je policzyć? Tak. Trzeba je ułożyć w rzędzie. I pomoże mi je ułożyć w rzędzie... Jasiu, chodź, pomożesz mi ułożyć w rzędzie banany. Proszę. Układam ci tutaj jeszcze. O, układamy. Wszystkie banany musimy ułożyć, żeby wiedzieć, ile ich jest. Dobrze, brawo, Jasiu. Dziękuję ci za pomoc. Uwaga, będziemy liczyć wszyscy głośno, zgoda? Ja, zaczynajcie jeszcze, ale jeszcze nic nie pokazuję. Zobaczcie, pani będzie paluszkiem pokazywała banany, a wy będziecie razem ze mną... Ja powiem kiedy, dobrze? A wy będziecie razem ze mną liczyć, zgoda? Uwaga. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ile jest tych bananów? 10 Ambo jest tych bananów. Ojej, ja nie dużo? Wiem, czy mało? Dużo? No dużo. To Ambo Sambo musi chyba zapytać małpki, czy nie wystarczy 10 bananów na kolację. Zgoda? Zobaczymy. Małpka jest bardzo zadowolona. To jest bardzo dużo bananów. Musimy je schować do koszyka i podać małpce. To uwaga, każdy może wziąć bananę i schować do koszyczka. Proszę bardzo, po jednym bananie. Każdy może schować do koszyczka. Proszę bardzo. Proszę, Kubusiu. Każdy schowa bananę małpce.
Brawo, Amo, Sambo, podaj małpce, proszę małpko. Małpka jest bardzo zadowolona. Ona sobie tam na pewno skoczy pod bananę. Nie martwcie się. Słuchajcie, ale teraz... Dżungli, czekaj. Na nas jeszcze jeden przyjaciel. Ale żeby tam się dostać, musimy przejść przez długi tunel. Ale specjalnym kodem trzeba go zawołać. Robimy tak. Idzie pierwszy przez tunel, Wiktor, i czeka tam na mnie. Tam, bo ja będę tutaj pilnowała, żeby dzieci czekały tutaj na ciebie. Ale nie słyszę. Każdy musi robić. Wiktor, powiesz to, chodź do mnie. Chodź, usiądziemy z tej strony. Chodź. Będziemy czekać na kolejnego przyjaciela. Chodź. Tak, będziemy tutaj Ambo czekać. Siadaj tutaj, Wiktor. O tak, tutaj, brawo! Chłopaki już są gotowi. Nie słyszę. Szybko, Franek, chodź! Ojej! I siadaj tam przy Wiktorze. Czekamy na kolejnego przyjaciela. Brawo, Mati, szybko! Siadaj tam przy Franku. Sara, siada przy Mateuszu. Franciszek. Bo nie zobaczycie, kto przyjdzie do nas. Chodźcie po panu. Boga, nie słyszę. Dziecko, mama, uciekaj! Głośno! Wołaliście mnie? Słuchajcie, to jest mój przyjaciel Boż. Ale on ma smutną minkę. Wiecie, co mu się stało? Kiedy przechodził przez gąszcz, zgubił swoją piękną, kolorową skórę. Czy pomożemy mu zrobić nowe ubranko? Tak. Pomożecie? Tak. To chodźcie tu, usiądźmy w kółeczku. Ja mam w torbie baterię. Chodźcie. Musimy zrobić koło. Siadamy tutaj na zielonym kołeczku. A ja szczerze, pokaż. Jasiu, chodź tutaj do mnie, będziesz... O, i Wiktor, i Jasiu, chodź. Tutaj. No. A ja tu. Dobrze, Tomeczku, ty będziesz tam. Zobaczymy, co ten Ambo wyprosuje z torby. Patrzcie, mam tutaj różne materiały. Ciekawe, czy wężowi się spodoba tak. Niebieski. Żółty. Niebieski. Sara, możesz przyjść do mnie i mi pomóc? Niebieski, żółty, niebieski, żółty. Jaki będzie następny? Niebieski. Świetnie. Odkryjesz. Chodź tutaj do stołu. Będziemy wszystko zaraz widzieć. Mamy. Świetnie. Zapraszam teraz Franka. Niebieski, żółty, niebieski, żółty, niebieski. Świetnie. Wszystko będziemy widzieć, gdzie się znajduje. Zapraszam teraz. I Kasia. Uwaga. Niebieski, żółty, niebieski, żółty, niebieski, żółty. Och, niebieski, świetnie już wziąłeś. Zobaczcie, już prawie cały jest ubrany. Teraz zaproszę do siebie może Marysię. Marysia, niebieski, żółty, niebieski, żółty, niebieski, żółty, niebieski. Świetnie, żółty. Przykleisz? Teraz zaproszę Kubusia. Kuba, niebieski, żółty, niebieski, żółty, niebieski, żółty, niebieski, żółty. Niebieski, świetnie. Zaproszę teraz. Muszę. Jasiu. Niebieski, żółty, niebieski, żółty, niebieski, żółty, niebieski, żółty, niebieski.
żółty. Świetnie. Ja się. Ale chyba do tyłu, bo nie, to on nic nie widzi. Chodź do mnie tutaj, dobrze. Zaproszę teraz do siebie Wiktora. Niebieski, żółty, niebieski, żółty, niebieski, żółty, niebieski, żółty, niebieski, żółty. Wiki? Wikuś? Chodź jeszcze raz, chodź do mnie. Niebieski, żółty, niebieski, żółty, niebieski, żółty, niebieski, żółty, niebieski, żółty. Kranek, chodź do mnie. Chodź, bo nie będziesz widział, więc chodź. I ostatni przyklejenia. Żółty. Ambos, Ambos, zapytaj męża, czy mu się podoba. Ojej, Boż mówi, że jest szczęśliwy. Jest taki piękny i kolorowy. Może teraz pokazać się w dżungli swoim przyjaciołom. To już jest koniec naszej przygody w dżungli. Ale wiecie co? Mam dla was niespodziankę w przedszkolu. Pani Justynka powie wam, jak się przenieść do przedszkola. Bo Ambos już chyba musi iść do swojej dżungli, do swoich przyjaciół. Ma jeszcze bardzo dużo zadań do zrobienia, wiecie? Tak. No, może pomóc hipopotamowi? Nie albo wiem. Krokodylowi. Albo krokodylowi. Musimy się teraz pożegnać z Ambosambo, a my musimy przenieść się do naszego przedszkola. Słuchajcie, to pomachamy. Ambosambo. Czekaj, pomachamy na razie Ambo. Machamy wszyscy Ambo. Do zobaczenia, może kiedyś jeszcze was odwiedzę. Zapraszamy. Bardzo cię lubimy, Ambo. Pa, pa. Uwaga, słuchajcie, ale żeby przenieść się do naszego przedszkola, tam cię chodź tutaj do mnie. Chodź, chodź, chodź. Musimy wszyscy złapać się za ręce. Złapać się za ręce. Słuchaj, ale się usiądźcie, usiądźcie, siedzimy wszyscy. Łapiemy się tylko za rączki. Wiktorek, daj rękę Sarze. Zamykamy oczy. Wszyscy zamykają oczy. Będziemy liczyć do 10. A jak policzymy do 10, to znajdziemy się już w naszym przedszkolu. Zgoda, Wiktor, zamykaj oczy, bo musimy się przenieść do przedszkola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otwórzcie oczy. Jesteśmy w naszym przedszkolu? Tak. A wiecie, Ambosambo zostawił nam niespodziankę na stoliczkach. Zapraszam was na swoje miejsca. Mateuszu, usiądę, zaraz pokażę ci gdzie. Chodź ze mną. Ja się usiądzie tutaj. Proszę bardzo. Słuchajcie, a Natalka siedzi na swoim miejscu. Chodź. Zaraz tata kuby się troszkę przesunie. Chodź. Będziesz miała miejsce też dla siebie. Chodź. Zapraszam was tutaj. Franek siada na swoim miejscu. Słuchajcie, będziemy. Zaczekaj, Wiktorku. Spójrzcie na mnie. Będziemy. Kubusiu, poczekaj chwilkę. Ja zaraz powiem, co robimy. Będziemy robić trawkę dla naszej żyrafki. Będziemy robić masakiem od góry do dołu, od góry do dołu, od góry do dołu. Musimy pamiętać, żeby dobrze trzymać mazak. Zaraz pani będzie patrzyła. No próbujemy, tak? Otwieramy mazaki. Oj, to ty musimy ci wymienić mazak, wiesz? Bo pani sprawdzała, ale... Do dołu. Od lewej strony, od góry, od góry, od lewej, od tej strony, Franku, od tej strony, żeby trawka była, od góry do dołu, po tych kreskach. Brawo, Marysia. Tylko paluszek trzeci jest pod mazakiem. O, właśnie teraz. I piszemy. Franek, robimy od góry do dołu, zgoda? Trawkę robimy dla żyrafy, od góry do dołu, brawo, właśnie tak. Żyrafka będzie się uśmiechała teraz, wiesz? Mateusz, umiesz, teraz spróbujemy razem. Jeszcze Franek, zobacz, jak masz dużo trawy do zrobienia. Pracuj, to jest ciężko. Od góry do dołu. Od góry do dołu, Mateusz, tutaj pracuję. I ciągnij, trzymaj sobie i ciągnij. I w dół. Widzisz? Widzę, brawo Sara, skończyłaś już. Ja też. I tak, i z domu. Dziękuję, tak możesz... I później tą pracę pokażesz. No, może podejść i zobaczyć, tak? Chcesz mamie pokazać? Tak. Pokazuję mamie. Ale pokazuję mamie. Ale pokazuję.
pokażemy zdjęcia, tak? Pokażemy zdjęcia, żeby była ława. Tak? Tak? Pokażemy obrazy, pokażemy zdjęcia. No to ślub nie mógł przyjść do dzisiaj, wiesz? Kuba, tak spróbujemy, tak? Od góry do dołu. Dzieci teraz będą kończyły pracę, a ja serdecznie, jeżeli Państwo oczywiście mają prawo, zapraszam na omówienie zajęć.